Gdyby miał powstać ranking na najważniejszy mecz w dziejach piłkarskiej reprezentacji Polski, najbardziej historyczny, z dużą dozą prawdopodobieństwa wielu kibiców wybrałoby właśnie ten mecz. Mecz na Wembley. Mija właśnie 50 lat od legendarnego meczu, po którym Polska po 36 latach przerwy awansowała na Mistrzostwa Świata. Legendarny mecz i z tej okazji rozmowa z legendą. Grzegorz Lato jest gościem Polsatu Sport. Dzień dobry, panie Grzegorzu. Dzień dobry, panie redaktorze. 50 lat od meczu na Wembley. Jak pan w ogóle pozycjonuje ten mecz w swojej karierze? Dla pana to też jest najważniejszy mecz, w jakim pan brał udział? No bo w tych meczów w pana karierze mnóstwo ważnych było. A ten mecz na Wembley? No wie pan, ten mecz i bramka mojego przyjaciela Jana Domarskiego otworzyła nam stadiony Europy i świata, powiem panu. Bez tego zwycięskiego remisu nie byłoby i Kazimierza Górskiego, nie byłoby i Grzegorza Laty, nie byłoby Kazia Dejny, nie byłoby Domarskiego, nie byłoby cała plejada naszych wspaniałych zawodników, panie redaktorze. To, że mamy przyjemność teraz rozmawiać, chciałem wykorzystać, żeby poruszyć takie wątki, o których na pewno nieraz już były poruszane na przestrzeni tych wielu dekad, ale warto przypominać, bo cały czas oglądają nas młodzi kibice, którzy gdzieś tam uczą się tej historii polskiej piłki. Na pewno musimy sobie też zrobić takie tło do tego meczu na Wembley. Jaka była sytuacja w grupie? Polakom wystarczył remis, żeby awansować. Anglicy mieli presję, żeby wygrać, ale te eliminacje zaczęły się bardzo źle dla Polski. Od porażki z 0-2 w Walii. I wtedy te nastroje chyba były w kraju takie minorowe, że chyba znowu się nie uda. No były takie minorowe, trzeba powiedzieć, ale w grupie byliśmy, przecież była Walia, byliśmy my, byli Anglicy, no i tylko jeden wychodził, panie redaktorze. Margines błędu praktycznie zero, ale humory poprawił mecz na Śląskim, gdzie Polacy wygrali z Anglikami 2-0. Mhm. Powiem panu, ten mecz poprawił i później mieliśmy drugi mecz z Walią, też wygrany. A Anglicy zremisowali z Walią, remis, tam 1-1 było chyba i został mecz na Wembley Anglia-Polska. Z tym, że przed tym meczem graliśmy z Holandią w Holandii, gdzie Cruyff, Neskens, bracia Kerchow, cała plejada Van Hanegen, cała czy Cruyff, cała plejada słynnych piłkarzy holenderskich. Tam było 1-1 i trener Holendrów po meczu przestrzegł Anglików, mówi tak. Wy się już nie pakujcie, nie będziecie pewni, że wyjedziecie na Mistrzostwa Świata. Musicie jeszcze wygrać z Polakami, a nie będzie to łatwa sprawa. Takie prorocze jego, powiem panu, trenera holenderskiego słowa. No, atmosfera na stadionie Wembley była gorąca. Przede wszystkim z racji tego, że tam była garstka polskich kibiców, która się dostała, które mieszkają w Anglii. Pan, wchodząc na boisko, 100 tysięcy Anglików darło się na nas animalisi, wie pan. Tylko zapomnieli o jednym, że Polaka nie wolno denerwować, bo jak się zatnie, to się zatnie, powiem panu. I z drugiej strony Kazio Górski na odprawie powiedział, też ciepłe słowa, mówi, słuchajcie, nie ma się co tu bać, nie ma się co tutaj, żeby spodniami krótkimi nogi się trzęsły. To są tacy sami piłkarze, jak i wy, mówi. Wychodzimy, wiecie, co macie robić, założenia taktyczne są takie. Mówię i wie pan. No i dobrze, że Tomka kopnęli w rękę, powiem panu, na początku, to się obudził, trzeba powiedzieć. Po prostu wypuścił taką piłkę, a nie zobaczył, że z tyłu był zawodnik, nie jeszcze zdążył złapać na ten. No, nie ukrywam, że mieliśmy trochę szczęścia też. No, to na pewno, ale dobrze, że... Ale Anglicy też mieli trochę szczęścia, bo ja miałem ich dobić. O tym na pewno jeszcze zdążę zapytać, ale chciałem jeszcze wrócić do tej właśnie sytuacji, do tej atmosfery przed meczem. To, że właśnie Anglicy tak buńczucznie troszeczkę, tak jak zresztą Anglicy mają w zwyczaju, trochę egocentrycznie podeszli do tego meczu, tak zbyt dużą pewnością siebie, to chyba też was, mówiąc wprost, wkurzyło. Te wypowiedzi, że Jan Tomaszewski to jest klaun w bramce, że
No ale to nie wiadomo, czy piłkarze to mówili, czy to dziennikarze, powiem no, panu. No tak ogólnie opinia publiczna w Anglii tak, była tak, tak nastawiona, przekonana. Bo wcześniej, jak myśmy grali tydzień wcześniej w Holandii, to oni grali z Austriakami u siebie na Wembley i wygrali 7-0, powiem panu. Byli tak pewni siebie, powiem panu, że no, no dobra, Polaków, 1-2-3, jaki problem, powiem. No potem remisie w Holandii właśnie polska prasa pisała, że a gdyby tak 1-1 na Wembley, to były takie... A tak skromnie pisali. Ale atmosfera ogólnie była optymistyczna przed tym meczem w kraju, że były takie pozytywne informacje, że no, nie ma co się tych Anglików właśnie bać, tak jak pan wcześniej tak, wspomniał. Tak, nie ma się co bać, wyśpiliśmy spokojnie, jeszcze nam zrobili psikusa, bo regulamin mówi, że przed meczem masz prawo na godzinę wyjść na murawę, przetrenować. Nie wpuszczono nas na stadion ten, na Wembley, no bo pada, bo jutro mecz, to różnego. A Anglicy trenowali. Mhm. A były jakieś właśnie takie nieprzyjemne sytuacje przed meczem, gdzieś tam w hotelu, czy gdzieś? No nie, myśmy mieszkali w takim pensjonacie, wie pan, gdzie to prowadził Polak. To Polak miał ten swój pensjonat. Tam żeśmy mieszkali w tym pensjonacie przed Wembley, no bo to były czasy, 73 rok, wie pan, hotele, dewizy, wie pan jak to wyglądało. No. Ktoś bardzo skromny, ale bardzo czyściutki, elegancki ten pensjonacik, gdzie mieszkaliśmy, powiem pan. Czyli Anglicy nie próbowali grać nie fair przed tym meczem, albo nie mieli okazji po prostu, żeby... Nie mieli okazji, tylko... Później była przygotowana, miała być olbrzymia feta po zwycięstwie Anglików, awans się na Mistrzostwa Świata. Z tym, że oni jakby jechali na Mistrzostwa Świata, no to byli zaliczani do jednych z faworytów do zdobycia pierwszego miejsca Anglicy, powiem panu. No. No to 8 lat, 7 lat po Mistrzostwie Świata, który wybaczy, tam w kadrze było kilku zawodników, chociażby Bobby Moore, on wtedy był akurat na ławce rezerwowych, te lata już miał najlepsze za sobą, no ale cały czas Anglicy żyli tym mundialem u siebie, który wygrali, więc tym bardziej to był szok, że nie awansowali, no, ale no, nie w sposób nie powiedzieć, że no, lekceważyli Polaków, bo Polacy już przecież wcześniej byli blisko awansu na mundial do Meksyku 1970, tam bodajże punkt za Bułgarią, ale przed Holandią, potem Mistrzostwo Olimpijskie w Monachium, potem to zwycięstwo w Chorzowie z Anglikami, więc to nie jest tak, że byliście kopciuszkiem, anonimową drużyną, którą należy przyklepać, więc tym bardziej może dziwić, że Anglicy tak buńczucznie podchodzili do tego meczu. No grali u siebie, byli pewni, powiem panu. No, ta pewność nie raz, wie pan, w piłce jest taka sytuacja, że nawet najlepszy faworyt przegrywa ze słabszą drużyną, trzeba dać sobie sprawę, nie? Z tym, że myśmy byli, wie pan, bardzo dobrze przygotowani. Jeśli chodzi o wytrzymałość, powiem panu, o szybkość rozgrywania akcji, przecież tam parę razy to pogoniłem tych obrońców tam i z powrotem, mówiąc inaczej, ale bardzo mądrze żeśmy się bronili. Po stracie piłki na swoją połowę, no chodźcie tu chłopaki, nie? Jak już Tomka miała piłka, to tam zawsze któryś był z obrońców, czy Heniu Kasperczak, czy Jurek Gorgoń, czy Antek Szymanowski, czy Adaś Musiał, powiem szczerze, no. Cytat Alfa Ramzeja, legendarnego szkoleniowca, selekcjonera reprezentacji Anglii, który zdobył właśnie z synami Albionu Mistrzostwo Świata w 1966 roku. Drużyna, która walczy o remis, znajduje się w połowie drogi do porażki. Podobno Kazimierz Górski powiedział wam to zdanie, zacytował to przed meczem i zacytował tak naprawdę mediom w Polsce, że nie, my nie będziemy grać na remis, my tam jedziemy po zwycięstwo. No oczywiście, no i trzeba powiedzieć, oni mieli sytuację, ale my też mieliśmy sytuację, powiem panu. Dzisiaj na przykład za taki faul na mnie, to jest czerwona kartka, wyjazd z boiska, wie pan. No, no to była sytuacja na pewno nie do pomyślenia, jak teraz młode pokolenie patrzy na tę sytuację, to się zastanawia, jak to możliwe, że on nie wyleciał z boiska. No, nie, bo to wie pan, to była taka sytuacja, że z Janem Domarskim głową, ja do niego, a on nad obrońcą, no i jak ruszył pośpieszny, no to już tamten nie miał innego wyjścia. I powiem panu, lepiej, że mnie złapał, niż miałbym mnie z tyłu
ściąć. Roy McFarland to był bodajże, tak? No, także... A tam prasa angielska później pisała, że to skandal, żeby tak grać, żeby łapać w pół, to nie rugby, nie? Ale już po meczu się nagle obudzili. Tak, dla nich to w ogóle była no, taka plama na honorze, ta sytuacja właśnie, kiedy przerwał akcję w taki, no, w ogóle skandaliczny sposób, bo to pokazało ta sytuacja, ta bezradność Anglików w tym meczu, tak, że on tak. już musiał uciekać się do takich sytuacji nieczystych, że Anglicy potem wykorzystali tę sytuację i w prasie mówili właśnie, że to jest śmierć angielskiego futbolu. No ale to była jeszcze jedna z drugiej sytuacji, też sobie nieraz, tak jak pan dobrze powiedział, lekceważąco, bo przy bramce obrońca chciał mi założyć siateczkę. Chyba, nie? Pach, odbiła się, no już mnie mogło gonić wtedy, powiem panu, nie? No, dobrze, że Robert Gadocha ściągnął na lewą stronę tych dwóch obrońców, a Jasiu tak jak szedł, i to trzeba by pokazywać młodym piłkarzom, że nie ma przyjęcia w polu karnym, powiem panu. Tak jak nachodził, powiem panu, jak mu siadła, a jeszcze było po deszczu, ta piłka dostała takiego przyspieszenia, wie pan, że nim on się położył, wie pan, to... Shilton. To już ona była w siatce, nie? Mówili, że pachówka, no ale... Ale piłka po tym boisku pięknie chodziła, powiem panu. Murawa była... No, idealna. A to była pana pierwsza taka myśl, od razu podanie do Marskiego, czy był w tej ułamku sekundy? Ja już go widziałem, jak ścinałem, nie? Tam któryś mnie próbował gonić, ale to już było, wie pan, nie? A Robert schodził i ściągnął tego sztopera, za sobą pociągnął, bo myśleli, że ja zagram do Roberta piłkę, nie? A ten szedł na... No sam już taki sam, nie? Tam się nie zabrał za nim pomocnik któryś i wie pan, no. Oglądałem na żywo urywki z tego meczu. No oni mieli posiadanie piłki bardzo duże, trzeba powiedzieć. Próbowali tam strzelać, wrzucać, wie pan, zapomnieli o jednym, że jednak trzeba z tych 16-20 metrów uderzyć. A oni do boku wrzutka. No to Jasiu tam, Tomaszewski rządził na tym boisku, a jak nie Jasiu, to Jurek Gorgoń. No. A jak mijała, no to tam któryś zawsze, wie pan, było, jak to mówi ktoś tam z naszych, wybił tą piłkę. A nieraz było tak, że dwóch naraz Anglików się zderzało w powietrzu, bo obydwaj chcieli tą bramkę zdobyć, powiem panu inaczej. No ale sędzia Belk bardzo dobrze sędziował. No z tym karnym, no to tak, dzisiaj to jakby był VAR, no to by trzy razy zaglądnął, by zobaczył, czy był, czy nie był. No ale podyktował. Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że jak podyktował, to był karny, no bo mówiąc, jest takie pytanie, kiedy jest karny, jak sędzia pokaże, podyktuje rzut karny, no. Sędzia, no wykonał perfekcyjnie, no nie miał Jasiu nic do powiedzenia przy tym karnym, pamiętam. Sędzia Vital Rolo z Belgii, no, który na pewno zostanie zapamiętany właśnie za tę sytuację z końcówki meczu, kiedy nie wyrzucił McFarlanda Nie było takiego przepisu, powiem panu, no. Ja bym je zerżnął z tyłu, to mógłby go wtedy dostać czerwoną kartkę. A że mnie zapał w pół, no to została tylko żółta, nie mówiąc inaczej. No. Choć dzisiaj to wylatuje automatycznie. Nie? Zainteresowanie tym meczem było przeogromne, bo prasa pisała, że prawa do tego meczu, że kilkanaście krajów, wiele telewizji z wielu państw będzie ten mecz transmitować, że 200 milionów ludzi przed telewizorami będzie to spotkanie oglądać. No cały ten anglojęzyczny, Australia, tam Indochiny, Japonia, to wszystko transmitowało, oglądało ten mecz. No, ulice w Polsce, możemy sobie wyobrazić, były wtedy puste. To tak się zastanawiam, no chyba nie dało się nie stresować takim meczem. Czy mieliście troszeczkę takie nogi związane? Czy... Powiem panu tak, to jest tak, wychodzi pan na boisko, nie, tu rozluźnieni Anglicy, tak patrzą na pana z góry. To jest taka kwestia, tak pan popatrzył na nich. A może było taki lekki stresik, ale chwili, gdy sędzia gwiznął, to mija, powiem panu. To już pan nie myśli o stresie, o nich. Ma pan swoje założenia, wie pan, co mamy grać, jak mamy grać, wie pan, i w tym momencie wszystko, co inne niż ten mecz na Murawie,
mija, wie pan. No najgorsze to chyba były te 2-3 dni przed meczem, ten moment wyczekiwania na to spotkanie. To chyba było takie najbardziej uciążliwe. No tak, z tym, że tam jeszcze, pamiętam, młodzieżówka grała z młodzieżową drużyną angielską, też było 1-1 tam też. No i nie ukrywam, że po gwizdku to już nie ma co myśleć, powiem panu. To się mówi inaczej do roboty i jeden drugiemu, przesuń, idziesz, zostaje, idziesz, wie pan. No tak jak mówię, to był jeden organizm taki, zresztą jak pan zobaczy na obrońców, my mieliśmy wspaniałych obrońców przecież. No, weźmy Antka Szymanowskiego, jeden z najlepszych obrońców, powiem panu, prawych. Adaś Musiał, taki z charakterem, taki krakusik, wie pan, super chłopak. Nie? Był Władek, był Jurek Gorgoń z Górnika Zabrze, nie kawał zwierzaka przecież na ten. Był jeszcze Burzacki z Łodzi. No, a później jeszcze Kaziu Górski w 1974 roku młodego Burzackiego wymienił na 20-latka Władka Żmudę. Władka Żmudę. No. To, co się działo w kraju przed tym meczem, no to też zasługuje na chwilę rozmowy, bo no, euforia przed tym meczem była olbrzymia. Pan też tej euforii doświadczył, bo dowiedziałem się, że nawet listy wysyłali kibice do Kazimierza Górskiego, jakie ma ustawienie taktyczne przygotować, jaki ma skład wystawić. To tak, no to były nawet tak jak było nieraz odprawy, to takie ciekawe, to już nawet za Jacka Gmocha były takie ciekawe też. Przysyłali listy, jakim ustawieniem, klinem gramy, tupach, ten się przesuwa. No, trochę było takiej humorystycznej zabawy nieraz było, ja to mówiąc inaczej, nie? Ale mieliśmy kibiców, powiem panu, no wspaniałych mieliśmy kibiców, to jak mówię, patrzę na ten Stadion Śląski, tam jak się jechało na ten stadion, to wiadomo było, wie pan, że no to tam ci kibice, to wie pan, nie dość, że 100 tysięcy ludzi było, to dzisiaj nie wolno alkoholu pić na stadionie, nie? A wtedy? A wtedy można było i trochę się napić i zapalić. Tak, zapalić, napić, ale widzi pan, ale kibic był kulturalny. Nie było tego sytuacji, żeby ktoś coś rzucił, żeby coś tam, jakieś wulgarne słowa czy coś. Był to doping, naprawdę kibice. Zresztą ja tu graliśmy w Stali Mielec, to jeszcze nie było tego stadionu, to siedzieli jak z Realem Madrytem, to siedzieli przy samej linii metro. Tak jak ja siedzę do pana, to tak ludzie siedzieli, żadnego zabezpieczenia naokoło stadionu, bo przyjechał słynny Real Madryt i zapotrzebowanie było tyle na bilety, że to się w głowie nie mieści, powiem panu. No i na Wembley ten antagonizm kibiców też był chyba tylko taki słowny, nie słyszało się przynajmniej jakichś ekscesach, że oni byli tak, ci Anglicy wściekli, że chcieli wyładować swoją złość na kimkolwiek. No nie, no trzeba powiedzieć tylko, że kibice odsiadali, tak jak mówię, na początku animalsi, bo to prasa angielska, nie, po meczu 2-0 z nami na Śląskim, ponieważ wali odprawili też z kwitkiem, nie, tutaj, no i zaczęło się, wie pan jak to jest, no. A po meczu już angielscy dziennikarze z pokorą chyba podchodzili do... Nie tylko z pokorą, bo były kiedyś takie zwyczaje, że po takich meczach międzypaństwowych była wspólna kolacja, wie pan, nie? No i niestety Anglicy nie przyszli. Był tam sekretarz tylko chyba, jeszcze jakiś działacz, a tak to, wie pan, my sami w wielkiej sali, naprzeciwko stoły puste, wie pan, a my spokojnie kolację i do swojego tego pensjonatu pojechaliśmy, no oczywiście że tam Polacy na nas czekali. Pojechaliśmy na piwko do baru, takiego typowego angielskiego, ale super bar, wie pan, nie? Mm-hmm. Aleśmy sobie popiwkowali, pośpiewali, pośmialiśmy się, wie pan, tak, znaczy 1-1, no. Jeszcze wtedy nie docierało to do nas, powiem panu, panie redaktorze, że już jedziemy na Mistrzostwa Świata, wie pan. Mm-hmm. Mistrzostwa Świata były dopiero za rok. No właśnie, także... No to... Znaczy nie na cały rok, bo to było w październiku, na mistrzostwa były w czerwcu się zaczęły, nie? No. A przed meczem miał pan jakieś takie sytuacje tu w kraju jeszcze, że gdzieś tam kibice do pana podchodzili i zaczepiali właśnie o ten mecz coś
Podpowiadali no to, może na przykład? To wie pan, no były różne ciekawe, śmieszne sytuacje, bo na przykład mój znajomy powiedział mi, że jestem mu winny wersalkę, nie? Serdeczny dziadzie przyjaciel, nie? A ja mówię, jak jestem ci winny wersalkę? No bo zaprosił sąsiadów, żona zrobiła jakąś zagryzkę, flaszeczkę postawili, jak padła bramka, jak skoczyli do góry, jak palnęli, tak się wersalka rozłożyła. No takie mebry kiedyś produkowaliśmy. No ale dobrze, że telewizor nie ucierpiał. Nie, nie, telewizor tak. No, no ale ta euforia w narodzie już po meczu, jak już też wróciliście do kraju. No wielka feta, powiem panu. Wielka feta. Pamiętam, przyjechaliśmy na Okęcie, to już na nas tam czekali. Z tego Okęcia pojechaliśmy gdzieś tam do Jabłonki, bo to władze wtedy, wie pan jak to jest, nie? Gratulacje, no Polska idzie na mistrzostwa świata do Niemiec, wie pan, no. Po losowaniu grup na mistrzostwa świata też trochę miny działaczom zrzedły, no bo to mistrz świata Włochy, Argentyna, no i chłopcy do bicia Polacy i Haiti, powiem panu. No, no ale no, teraz byśmy powiedzieli, że bylibyście celebrytami, gdyby przenieść te dzisiejsze czasy wtedy. No ale wtedy też byliście takimi, no to słowo nie istniało, ale można powiedzieć, że byliście takimi trochę. Staliście się celebrytami. Tak, tak, byliśmy celebrytami. Wie pan, miałem kupę propozycji, żeby zostać ojcem chrzestnym, tam komuś się syn urodził, do mnie pytać, czy bym nie został. No. Ja mówię panowie, macie rodzinę, ja nie jestem rodziną. No. Rozumiem, że wszędzie bez kolejki pan mógł sobie pójść. Znaczy bez kolejki. Nie chodziłem do kolejki, bo były takie układy, wie pan, no bo to ciężkie czasy nie w niektórych, bo to wie pan, przychodziły święta, to szynki pan nie mógł, musiał pan sobie gdzieś tam za szynkę załatwić. Ale mieliśmy jednego takiego, był Brzostowski w Dębicy, cały szef gigantu, gdzie produkowano różne specjały, powiem panu. Tośmy dzwonili do Brzostowskiego, no i mówię, Edziu, to jechaliśmy w pięciu nieraz, Heniu, ja, Witek Karaś, Zygmunt Kukla, nie, do niego tam, do kombinatu, iż tam paczki były przygotowane, coś zawsze w prezencie, żeśmy mu tam zawieźli, także nie było, wie pan, praktycznie nie było z niczym problemu, nie?